To największa na świecie kolekcja zabytków jaćwieskich z wczesnego średniowiecza. Jerzy Siemaszko, archeolog z Suwalskiego Muzeum Okręgowego, nie ma co do tego wątpliwości. Jaćwieskie Eldorado. Taki tytuł nosi wystawa prezentowana od czwartku w naszym muzeum. Okazało się, że cmentarzysko, które badamy od 2016 roku, od niedawna wspólnie z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, jest tak niezwykle bogate, że dlatego właśnie przylgnęła do niego taka nazwa. Dla archeologów około 50-arowy obszar cmentarzyska jest niezwykłym odkryciem i źródłem wiedzy o jaćwingach. Dotychczas zdołano zbadać zaledwie drobny ułamek tego terenu, ale już wiadomo, że jest to jedyne znane tego rodzaju miejsce na całym świecie. Tak naprawdę to przebadaliśmy niewiele ponad 1/50 całego terenu cmentarzyska do tej pory. Dzieje się tak dlatego, że nasze muzeum nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi na to. Stąd zresztą nasz apel, żeby wszyscy, którzy mogą, wszystkie instytucje wspierały nas w tym zakresie, ponieważ jest to odkrycie rangi światowej naprawdę i zaprzepaszczenie go byłoby śmiertelnym grzechem. Większość jaćwieskich cmentarzysk zniszczona została bezpowrotnie. Jaćwingowie resztki stosu i skupienia, w których składano szczątki zmarłych, te resztki niespalone na stosie oraz dary grobowe, znajdowały się tuż pod powierzchnią ziemi albo po prostu wręcz na powierzchni ziemi. I w tej sytuacji orka, erozja spowodowały, że te cmentarzyska, które kiedyś były ulokowane pewnie wokół wszystkich większych centrów osadniczych, zniknęły. Tutaj jedno z nich zachowało się w stanie nienaruszonym aż do XXI wieku. Las, w którym dokonano tego spektakularnego odkrycia, rośnie bez ingerencji człowieka od setek lat. Niewiele brakowało, by ten ewenement na skalę światową podzielił los pozostałych cmentarzysk. Niestety bardzo mocno zniszczono w inny sposób, bo samo odkrycie nastąpiło dzięki policji, funkcjonariuszom z Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie, dlatego że oni natrafili na trop nielegalnych poszukiwaczy, rabusiów, którzy wydobywali tam zabytki. Owocem żmudnej pracy archeologów jest wystawa, która zaskakuje różnorodnością artefaktów, ich jakością i dowodzi, jak niezwykłym ludem byli jaćwingowie. Prezentowane przedmioty zachwycają misternym wykonaniem, estetyką i użytecznością. Od drobnych paciorków poprzez biżuterię, niezwykłej urody dzwoneczki, po broń, ceramikę, pozostałości kostne, ale też przedmioty codziennego użytku, takie jak noże, igły, szydła, zapinki. Ekspozycja dostępna będzie do połowy stycznia. Nie można jej przegapić.